Maksymilian przed chwilą tak głośno beknął, aż się pani wzięła i obróciła. Gdzie jedziemy? Maksymilian. Mama. Będziesz dzisiaj przewodnikiem. Tak. Tak? Idziemy na wycieczkę, bierzemy misia wteczkę. A misio fiku miku narobił wteczkę si. Ku! Ku. Ściągaj plecak. Zapinamy pasy i lecimy na... most! Gdzie? Na most. Jaki most? A, że ten. Nie mam bladego pojęcia, jak nazywa się to, gdzie jedziemy, ale zobaczycie dalej. Albo polecimy na Czechy, albo polecimy na Świeradów Zdrój. To jest taka jakby ala, nie wiem jak to się nazywa, taka nie, to nie jest rynna, to jest jakiś taki most dookoła, coś takiego. Nie wiem, dobra, mniejsze, zaraz zobaczymy w internecie, jak to się nazywa. Słuchajcie, w dzisiejszym vlogu będę cały czas w okularach. Dlaczego? Ja już wam pokazuję, moi drodzy, dlaczego. Pokażę wam tylko delikatnie, bo ja się wstydzę. Nie ukrywam, że się z tego wstydzę, ale słuchajcie, mam tak spuchnięty nos, opuchlizna zeszła mi tutaj na oko. Jeżeli nie wiecie, jak to się wydarzyło, to zapraszam. Tutaj pojawia wam się karta. W tym vlogu dowiecie się, jak to się wydarzyło, w ogóle, że mam tak spuchnięty nos. Ale w każdym razie mamy trzeci dzień od tego wypadku mojego. I zobaczcie, czekajcie, najpierw sprawdzę, czy aż tak to źle. Dobra, wygląda to źle. Ja teraz ogólnie jeszcze mam na sobie korektor, więc go aż tak mocno nie widać, tych tutaj takich siniaczków, ale zobaczcie, jak to się prezentuje. Widzicie to? Czajcie, jaką ja mam spuchniętą twarz. Tutaj mi wszystko schodzi na oko, tutaj na górę, tutaj też i na dole i po prostu czuję taki dyskomfort na oku, czuję tak tą opuchliznę, ja widzę w ogóle tą opuchliznę i to jest najgorsze, ale trudno, życie, za głupotę się płaci, także takie życie. Lecimy, odpalamy furmenę, jedziemy do moich rodziców i w ogóle też sprawdzimy reakcję moich rodziców, bo wczoraj to oko jeszcze wyglądało w miarę okej, okay. Dziś jest dramat i najgorsze jest to, że jutro i jutro będzie jeszcze gorzej. Spójrz na mnie. No elegancko zapudrowałaś. Ale to ja zapudrowałam siniaki, ale spójrz jaki ja mam, jak mi schodzi opuchlizna na twarz, na oko. Wyglądam jakby ktoś mnie tubnął. Śmieje się ze mnie. Śmieje się ze mnie. Kopieta jasna. Ta się śmieje, ten się śmieje, super. Już wiem jak ta wieża się nazywa i to jest, słuchajcie, wieża Skywalk, coś takiego, mieliśmy dylemat. Czy jechać do Świeradowa, czy jechać do Czech, ale stwierdziliśmy, że lecimy do Poznania. Lecimy do Poznania, tak. Lecimy do Świeradowa i po prostu potem zjedziemy sobie ze Świeradowa do Szklarskiej Poręby na jakiś łobiad. O, kukryku! Pobudka! Dawaj na Śnieżkę, ojciec. Normalnie. No to tam pójść się spocić. Da, no a co? Dawaj, dawaj, nie ma siedzenia tylko w blokach. Lecimy. Nie idziemy wcale szybko, idziemy powolutku. Będziemy robić przerwę, jak będziesz chciał. Ja mam przerwę. Już przerwę? Dominika się zabezpieczyła. I mam... przyspieszacz do opalania. Ktoś tu jest uzależniony od słońca, ale to mam po mojej mamie. Papu i kufanty jakieś energiczne. Chcesz się smarnąć, co? Chciałabyś. Zobaczcie, jak to z dołu wygląda. Kozacko, i tam właśnie jest ten most. Most, może ten, podłoga szklana. Kręci ci się już w głowie? Czy nie? Się kręci w głowie. Idziemy. Trochę byśmy przeszli, bo słuchajcie, było mega mocno pod górkę. Ale daliśmy radę. Kolejny dzień wyprawy. Fajnie jest. Ej, pa, jaka tam jest siatka. Ależ to adrenalina. Ogólnie pewnie nam trochę sporo zejdzie, żeby w ogóle tam wejść, bo to są takie slalomy. No, tutaj można w ogóle też zjechać, aczkolwiek jest to trochę ryzykowne i chyba dla starszych. Wiesz? Chyba tak. Chyba tak. Ale mega, co? No mega. No i jesteśmy w sumie tak na dobrą sprawę, chyba nawet nie w połowie drogi. Jeden bilet. Nie jest jedna trzecia jeszcze. No nie jest jedna trzecia. Jeden bilet dorosły dla osoby dorosłej kosztuje 80 zł, 79, coś takiego. Wy zapłaciliście ile? 2 plus 176. 176 dla dwóch dorosłych i dzieciaczka. Dzieci do 3 lat mają za free, więc spoczko. Ale jestem mega ciekawa właśnie widoku tego na samej górze. A najbardziej jestem ciekawa właśnie tej szklanej podłogi. Zobaczymy, czy się zeschizuje i ciekawa jestem, czy mi błędnik nie siądzie. W ogóle można z samej góry zjechać taką tutaj rynną albo zejść takimi śmiesznymi siatkami. To co, Maksymilian?
Zjeżdżamy rynną, czy schodzi z siatką tą? Siatką. Siatką? Myniek? Mama ma, taki chwilowy zawał, co chwilę musi stawać. Ale Max też tutaj się cyka troszeczkę. Chyba, że szuka atencji. Mały. Tak, ja ty też szukasz atencji, no. Ale widoki, słuchajcie. Nie no, są po prostu nieziemskie. Cudownie. Nie Max, ty masz takiego cykora. Boję się, no. No przestań. Szalałeś? No co ty przestań? Ty mnie nie puszczaj! Mamo, patrz, jak pięknie tak jest. Max, patrz, przed ciebie mama będzie patrzeć. Max wybiera do babci, mówi, babciu, spójrz na dół, spójrz na dół. Jezu, ale jak jest pięknie, zobaczcie. Przepięknie jest. Idę na dół. Mama, może wyglądniesz sobie w dół? Ja tam się... Mama jak była taka, wiecie, czerwona, bo się zgrzała, tak teraz jest blada. Mama, ja mam dla ciebie challenge. Co? Ale weź tak spójrz w dół, zobacz. O matko jedyna. Zobacz, Max. Wejdziemy na to? Tak. Dawaj, chodź. O nie, ja chyba nie dam rady. Ej, czekaj, czekaj. Weź ty z nim. Ja chyba nie. Ja chyba. Zobacz. O matko jedyna, ale. Ale jaja. O, fajnie! Jezu. Mi się udało. O matko jedyna. Max, ty lepiej nie wchodź, bo ty masz małe buciki. Ile na tym kraju? Jest strasznie. Czekaj, ja chcę zejść. Jest mega strasznie, serio. A że tak, a dupką? Strasznie, co? Ja ci nie namawiam. Jakbyście widzieli mamę. Na tym. Jak to się nazywa? Szklana podłoga. Szklana podłoga, Boże, brakuje mi słów. To po prostu byście się posikali ze śmiechu. Nie nagrywałam do tego, że robiłam im zdjęcie mamu, tylko rób szybko. Dużo i szybko. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing. Boleje w nogi trochę. O matko! Nie no proszę. O matko. No nie, to jeszcze gorzej dla mnie jest tak. Ty boisz się? Nie. Nie, powiem ci, że co jest. O! Mam odlot. To jest hardkorowe dziecko. Aś, ja pójdę z nim najwyżej. Idziesz z nim? Tak. Zasz radę? Mamo! On tam później stanie, zrobi korka i będą jaja. Grubo. To co, widzimy się na dole? No ja nie wiem. No jak to nie wiesz? Jo, pikolet. Ja może ja będę szedł przed tobą, to będę cię brać czegoś. No, lepiej. Dawaj. Jak się schodzi? Ciężko? Klatkowo. Ciężko, co nie? Przez te kuleczki śmieszne. Jak wrażenia? Fajnie było? Tak, ale się nie boję tylko kości. No, namówił ogólnie dziadka, bo powiem wam, że ja byłam troszeczkę anty, mama też w sumie. A dziadek się dał namówić, więc poszli. A mama, ty? Co mama, te wrażenia? Spoko. Emocje opadły? Spoko, ona schodzi teraz, spoko, wyluzowana i w ogóle. Tak nie no. A jak wchodziła? Wchodziła? Pamiętacie, jak wchodziła? Blada jak ta lala. Ale nie przesadzasz. No nie, wcale. No nie, no dobra, może tak nie strząsłać, ale, ale wewnątrz? Wewnątrz by mnie popił. No. Oczywiście, że mnie. W ogóle teraz lecimy na gondolę w Świeradowie, tak? No. Stwierdziliśmy, że jak już tu jesteśmy, to po prostu jeszcze zaliczymy gondolę. Także fajnie. Myniek, ty chyba gondolą nie tego. On leci tego? Nie. Jechał czy nie? Nie jechał gondolą. No widzisz, Myniek. Z Gretą na wymianie uczniowskiej. W ogóle słuchajcie, ja w ogóle kiedyś byłam na wymianie uczniowskiej. Tydzień, ile? Na tydzień pojechaliśmy, czy na dwa tygodnie? Na tydzień. Ale nie na 10 dni? Na 10 dni. To było na takiej zasadzie, że uczennica z Niemiec przyjeżdżała do mnie na 10 dni i ja potem jechałam do niej na 10 dni. Wyobraźcie sobie to? To był hardcore. To było odważne. Mamy bileciki. Jesteśmy już na miejscu i lecimy na prawie sam szczyt. O, fajnie, co? Są takie wagoniki. No, będziemy musieli wejść, daj rączkę. To było, mamo. Cyk. I lecimy. Dawaj, skakuj. Mamo, szybko! O, nie wiem, czy zdążę!
Teraz fajnie by było, jakby się drzwi zamknęły. Czy one się, one się same zamykają, czy ja? No mama, ty dzisiaj hardkorowa jesteś. Mama myślała, że się nie zamykają. Tata ją wciuna zrobił. Ale widziałeś tę minę? Jak się nie zamykają? Cina! Na szczycie. Tata. Tak. Tato, oczywiście. Proszę bardzo. Twoje zdrowie, tato. Dziękuj. Wasze. Ty powinieneś mi dziękować. Za co? Masz taką super ekstra bombową córkę, która jest kierowcą. No, co? Mama mówiła, że tak, że ona może iść w góry tylko i wyłącznie wyciągiem. Jak wiem, wyciągiem wjedzie. O, proszę bardzo, jesteśmy w górach. Ale widoczki tam będą lepsze, z tamtej strony. No, ale mega. Ja mam ostatnio zajawkę na góry. Wczoraj byłyśmy z Talą na Śnieżce. Zobaczcie, jak tu pięknie. Na zdrowie. Tak się kicha na kielicha. Ślicznie jest. Moi drodzy, znaleźliśmy się w Jeleniej Górze, dlatego że stwierdziliśmy z rodzicami, że nie ma co się pchać na Szklarską, z tego względu, że po pierwsze będą tłumy, po drugie będziemy pewnie długo czekali na jedzonko, no bo dziś jest niedziela, też jest dosyć cieplutki dzień, więc obstawiam, że na pewno będzie multum ludzi w restauracjach, więc znaleźliśmy się w strefie smaku, standardowo. Co ty masz tam? Au! O! Uwaga, jesteśmy bez bucików, musimy patrzeć, gdzie kładziemy nóżki. Co masz? Boomboxa, idziemy puszczać nutę. A jak? A bałciki bał bał? Bamczyki bam bam. Mam też mi tą piosenkę? Oczywiście. Przyjechaliśmy do rodziców na ogród. Słuchajcie, ja nawet nie zdążyłam nagrać naszego obiadku. Mówię, a nagram, wiecie, zrobię takie ładne przebitki w ogóle. No i słuchajcie, byliśmy tacy mega głodni, że po prostu zorientowałam się dopiero jak już zjedliśmy. Mówię, kurczę, nie nagrałam, nie same, dobra, już kij. Ale słuchajcie, przyjechaliśmy na ogród do moich rodziców i lecimy teraz na basen. Zajechałam już do domu po to, żeby wziąć strój kąpielowy. I zaraz rodzice do nas dojdą. Come on, baby. Come on, baby. Pomocniku mój mały, dawaj. Idziemy się przekąpać, bo słuchajcie, jest tak gorąco. Upalnie, niesamowicie. A jeszcze musimy plantekę ściągnąć. No właśnie, i jak zimna woda. Ej, ale w ogóle jakoś tak dużo cienia tutaj jest. Dziwnie. Może dlatego, że jest już godzina? O, 17, fajnie. Po co ci basen, jak masz tutaj ten duży? Szalałeś? Mamy ptaszysko różowe. Wrzucamy do wody. O Jezu, spotknęłam. Oj, kurwa, bla. Jedną. O, jeszcze dostałam skrzydła. Twarz. Oła. Wszystkie dmuchańce poobracamy. Sprawdzamy, ile w ogóle jest temperatury. Temperatura 26 stopni. Ocie panie kochane. Mega cieplutka. Skakujemy. Mysza, gdzie ty jesteś? Ja nie wiem, czy nie trzeba pompy włączyć. Ale to zaraz dziadzia przyjdzie. Dziadzia to zaraz powłącza. O, ciepła woda. Zimna? No, jest zimna. A, jaka zimna. Jest!